Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską Dele Alim. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynali od derbów Mediolanu, a więc duży, duży bardzo mecz. Nawet jeśli byśmy nie walczyli o mistrzostwo Włoch, to i tak byłby to zawsze duży mecz. Fiorentina za drugie miejsce, myślę, że dość taką niespodzianką pewno. Jesteśmy po 30 kolejkach na pierwszym miejscu. Przewaga jednak nie jest jakaś duża. Między innymi Inter to jest jeden z naszych tutaj głównych rywali, dlatego ta wygrana by podwójnie smakowała. Nie dość, że wygrywamy nad naszym derbowym rywalem, to też wygrywamy nad zespołem, który z nami walczy o mistrzostwo Włoch. Dlatego liczę, naprawdę liczę, że dam radę to zrobić. Tak wygląda nasz zespół na ten mecz. No to jest nasza podstawowa jednostka, nie ma to za dużo mówić. Pora na ostatnie pewnie derby Mediolanu w tym sezonie. No i będziemy mogli startować. Możemy zaczynać derby Mediolanu. Zobaczymy, czy damy radę te derby wygrać. Przejmujemy piłkę tutaj. To szybkie przejęcie. To nie miało tak wyglądać. Ja miałem podawać tutaj do Foyfa, tylko po prostu ta animacja tak długo trwała, że potem już jakby podałem tam i trzymałem już analog w stronę, jakby może powiedzieć, że biegnę w tamtą, jakby już naprzód. I dlatego pewnie gra pomyślała, że niby podaje naprzód tam, powiem, że tam miałem dosłownie przed sobą rywala. No już mniejsza to. Ansu Fati już w piłce. Cały czas może, moje każde pytanie jest albo przejęte, albo przyblokowane. Oj, to jest kapitalna piłka. To nie mogło was wpaść do bramki. Będzie rożny dla Interu jednak w 7 minucie. Oj, to jest kapitan. I to jest gol. To jest samobój chyba. To jest chyba samobój. Ajajaj, naprawdę w takim momencie strzelać samobój w takim meczu. To jest samobój. Fajf, niestety, no nic. No nic, no takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze jest, żeby odpowiedzieć teraz. Najważniejsze, żeby dalej ten mecz wygrać. Ponownie, no. Nie wiem, czemu naprawdę, ale jakoś na razie nie mogę, może powiedzieć, aby się odnaleźć. Dobra, Ramos, biegnij. To musi być gol. Ramos, pięknie. Szybka odpowiedź. Szybciutka odpowiedź. Wymazujemy już ten samobój, bo mamy ponownie remis. Nie ma, żeby już tak powiedzieć. Nie musimy myśleć o tym samobój. To myślę dobrze dla każdego, bo jakby naprawdę ten samobój przesądził o tym, abyśmy przegrali 1-0, to byłoby okropne. Ale tak już na pewno nie będzie. No, mamy już remis ponownie. 1-1. I pokazaliśmy tutaj naszemu derbowemu rywalowi, że jesteśmy w stanie spokojnie z nimi wygrać. Bo mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele takich tutaj ofensywnych akcji. Calhanoglu. Świetne tutaj przejęcie. To może być dobra akcja dla nas teraz. Rafael Leão tutaj. Nie, gorsza piłka, ale gola z tego nie będzie. Będzie wykład bramki, bo to było zablokowane. A nie, tak nie. Myślałem, że to było zablokowane do Ramosa. To dobra, mamy piłkę. To nie jest najgorszy strzał, ale jednak Brice Samba. Nie wiedziałem, że Brice tutaj bramkarzem. Ale Brice Samba łapie piłkę. Jeszcze tutaj, tylko właśnie Rafael powinien tutaj być do mnie, aby blisko, żebym mógł do niego podać, a on mi uciekł ode mnie kompletnie. Wtedy nie miałem jakby, jak mu to podać już. Nicolò Barella. Jest taki zawodnik, który naprawdę, mam wrażenie, że może być taką legendą, może być na pewno, legendą Interu i myślę, że jakby nie wyobrażam sobie, żeby zbytnio się miał gdzieś, może powiedzieć, ruszyć i myślę, że może długo grać w Interze. Samuel Chukwueze. Ale teraz właśnie tak przejąć tą piłkę by się przydało, ale zresztą jak już tam podbiegałem, to akurat wtedy tamten zawodnik uciekł i dał radę to podać, dobrze. Dobry blok, ale piłkę dla nich. De Bruyne. Podanie do Lemara. Fati. Lemar.
Piękne. Piękne przejęcie naszego zawodnika i możemy biec. Możemy biec. Dele Alli trafia 2-1. Milan prowadzi. 36 minuta. Obejmujemy prowadzenie w derbach Mediolanu i teraz kompletnie ta bramka samobójcza się już nie liczy, bo nawet nie ma remisu, a prowadzimy. Nasz tutaj zawodnik dość, nie często się to zdarza, no ale pokazał, że umie też troszeczkę przyspieszyć i pokazać nawet tą prędkość. Świetne wykończenie tutaj. To już jest kolejna bramka, nie wiem która w tym sezonie. To byłby duży krok w stronę na pewno. Duży krok w stronę mistrzostwa. Wiadomo, że jeszcze dużo, bo mamy jeszcze dużo takich dużych kroków, tak bym to nazwał. To jest nasza 20 bramka w tym sezonie ligowym. Mamy właśnie jeszcze dużo takich dużych kroków do zrobienia, ale to jest właśnie jeden z nich. To jest między innymi jeden z nich. Pokonanie jednego z naszych największych rywali. Piłka do nas. Tutaj jeszcze pięknie, to może być dobra sytuacja. Jeszcze Rafael właśnie, żeby był znaleziony. Rafael, 3-1, 44 minuta. No Inter na sobie dostał prezent w postaci Cambuja, a potem nie istnieją. Milan niszczy Inter w tym momencie i po pierwszej połowie będziemy prawdopodobnie prowadzić 3-1. Super to akcja naszych skrzydłowych, Samuel do Rafaela i Rafael tutaj trafia na bliższy słupek. Pięknie, jeszcze przejmujemy jeszcze raz tą piłkę i może jeszcze jedna bramka wpadnie. Byłoby to pewnie zbyt piękne, no jeszcze Samuel właśnie niestety traci piłkę, to nic. 3-1, jest naprawdę super, patrząc na to, że startowaliśmy od tego, że na początku samym meczu strzeliliśmy, może tak powiedzieć, sami sobie bramkę, bo samobój był i było 1-0 dla Interu, to w życiu bym nie pomyślał, że tak szybko dam radę tak mocno odpowiedzieć naszym rywalom derbowym. Rafael jeszcze strzela, nie ma gola tutaj niestety. Tomasz Lemar. Lautaro podaje do Lemara ponownie. Dobre przejęcie Teo. Rafael Leao, Liao właśnie bardziej chyba. Samuel, Chukwueze podaje do tyłu. Podaje do nas, możemy tutaj podać jeszcze. Conor Gallagher podaje naprzód. Rafael. Dobra piłka tutaj, dobra piłka do nas. To może być strzał, ale blok niestety. Gola nie będzie następnego, ale będzie rożny. Zmiany tutaj w barwach Interu. Di Marco się pojawi. Rafael, nie najgorszy strzał. Wykop jednak będzie od bramki, bo jednak to on dotyka ostatnią piłkę, więc Brice Samba będzie tutaj wykopywał. Benjamin Pavard. Musimy Basambę do błędu tutaj, tak, może nie do błędu, zawsze mówię do błędu. W tym wypadku akurat do błędu, ale ogólnie, że zmusimy go do wybicia jakiejś piłki. Oj, jakby to by się udało, może gdyby nie to, że jestem wywrócony tam, czy nie było faulu, no nie wiem. Może sam się po prostu wywrócił mój zawodnik. Przejęcie, super. Conor Gallagher. Piłka dobra do nas. Teo, kapitan tutaj ucieka. Jeszcze Rafael. Aj, Benzema tutaj nie zdążył do nikogo podać. Turam znowu w piłce, bo gracz mi się gladba podaje ta do Dumfriesa. Dumfries wrzuca piłkę, gola nie będzie, ta psoba, świetna interwencja. Rafael, teraz szansa na to, żeby skontrować. Jeśli strzelimy na 4-1, to jest definitywny koniec tego meczu. Rafael, Teo, Conor jeszcze uderz, Conor Gallagher nie ma bramki, będzie rożny.
kolejny rożny. Podajmy tutaj jeszcze właśnie. Szkoda, to był Tapsoba. Szkoda właśnie, że to nie było na odwrót, że to Samuel miał te piłki, bo jakby Samuel był w miejscu Tapsoby, myślę, że on by po pierwsze oddał strzał i ten strzał mógłby naprawdę być bardzo groźny. Oj, teraz Dumfries ucieka. Musimy się zatrzymać, bo jeśli by jeszcze teraz strzelili no to bramkę, to na pewno mieliby jeszcze czas tutaj na to, żeby ostatecznie zremisować. Wygrać już nie wygrają na pewno. Robimy tą piłkę. Nie tam kierowałem tą główkę, ale najważniejsze, nie mają gola. A teraz jednak wlatuje i trafia się do nas. 13 to jest kto u nich? To jest Richarlison. No, to mają Richarlisona też w zespole i on trafia. 3 do 2. Będą mieli pewnie jedną okazję. Zakładam, że nie utrzymamy się posiadania do końca traby meczu, może powiedzieć. Tylko pewnie stracimy gdzieś tutaj posiadanie. Ale ja właśnie chciałbym zagrać naprawdę mądrze i nie pchać się naprzód. Benacer. Gramy o duże punkty. Benacer zrobił to niestety, czego się bałem, czyli dał im szansę. Super, super robota. Tylko nie zmarnujmy tego, naprawdę nie zmarnujmy tego. Super. Rafał, pięknie, pięknie. Rozgrywam to perfekcyjnie. Tylko teraz Benacer, żebyś nie stracił znowu. Dobra piłka, super piłka. Ale Antoine traci. Właśnie po co my naprawdę dajemy tę okazję? Nie dawajmy im tych sytuacji. Sędzia mógłby to zakończyć już, ale nie zakończy oczywiście, bo daj im ostatnią jeszcze sytuację. Nie wiem, czy naprawdę dla moich kolegów zespołu jest często tak ciężkie utrzymać tą piłkę do końca, bez straty. Nie dajcie sobie strzelić właśnie tutaj, dobra. A naprawdę, mogliśmy, wystarczyło utrzymać tą piłkę, wystarczyło, żeby Griezmann nie zrobił głupiego podania. Dobra. Wybijmy tą piłkę, koniec, udało się. Było nerwowo, bo... No bo było nerwowo, dosłownie sekundy, ale mamy duże, bardzo, 3 punkty. Wygrywamy nad naszym derbowym rywalem, mamy duże 3 punkty, zachowujemy lidera, po prostu pięknie zaczynamy ten odcinek. Juventus remisuje, wiem, że Fiorentina właśnie, Inter, Fiorentina, kto tam jeszcze właśnie był? Roma chyba tam była też, mam wrażenie. Idziemy dalej, Fiorentina, to jest mecz pucharowy, to jest pierwszy z dwóch meczów, tak? Mam nadzieję, że to jest pierwszy z dwóch, tak, to jest pierwszy z dwóch meczów, więc ten pierwszy mecz przesymulujemy i zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym pierwszym meczu. Mecz ten pierwszy, półfinałowy, kończy się zwycięstwem 2 do 1. Dobra, super. Teo i Benacer z bramkami. Jesteśmy o krok od awansu do finału Pucharu Włoch. Teraz mamy za to mecz z Monzą ligowy. No, przesymuluję. Ostatnio te symulacje nie były korzystne dla nas, ale naprawdę wierzę, że nic głupiego nie zrobimy. Tutaj wytrzymał szybkość biegu, duże rzeczy, wcisk też, ale wytrzymał szybkość biegu, to są naprawdę bardzo ważne sprawy dla mnie. Tak już mówię, ostatnio nie wychodziło to najlepiej, ale naprawdę wierzę. Wierzę, że teraz już nic głupiego nie zrobimy. 2-0, pięknie. Teo i nasz zawodnik też Dele trafił jedną bramkę, więc tym bardziej fajnie. Niby taki prosty mecz, ale zawsze tu możemy się potknąć i stracić te punkty. I teraz Liga Mistrzów i ten Real, niestety ten Real... Ciężkie będzie starcie. Starcie dwóch też absolutnie legendarnych klubów, ale jeden tylko może wygrać i patrząc na historię Ligi Mistrzów, czuję, że to jednak wiadomo, kto jest faworytem, jednak Atletico Real jest tutaj troszeczkę większym faworytem. Zagramy ten oczywiście mecz i pierwszy i drugi będę tutaj grał, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, a więc San Siro, pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Pora przechodzić do tego meczu. I możemy startować z tym meczem. Ciężko mi powiedzieć, co można powiedzieć, co oczekuję jakby, no na San Siro oczekuję, żebyśmy na pewno nie przegrali, na pewno. Właśnie nie wiem, jak dobry jest Real w tym sezonie.
Też właśnie, jakby no niby jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to Real zawsze trzeba się obawiać, Realu się zawsze trzeba obawiać. Ciro Immobile u nich gra. Vini cały czas jest między innymi na boisku, u nich cały czas gra w białej koszulce. Ramos znaleziony. Ramos, aj, Leo, nie wiem, czy to była dobra decyzja, żeby podać tam, ale to nic, bo my strzelamy i my trafiamy. 7 minuta, Milan wychodzi na prowadzenie z Realem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, pierwszym meczu ćwierćfinału i to Dele Alli trafia. Dele Alli trafił właśnie bez Realem kiedyś, jak jeszcze grał w Tottenhamie w Lidze Mistrzów, dwie bramki. I tak mi się wydaje, że taki właśnie, taki wynik był. Tak mi się właśnie wydaje, że właśnie trzeba dwie bramki z Realem. Tutaj trafia na 1-0, no to jest fenomenalny start. Fenomenalny start z Realem Madryt. To jest bramka numer 9 w 9 meczach, więc też Dele Alli jest w oczywiście kapitalnej formie w Lidze Mistrzów, jak to w każdych rozgrywkach. No jest tutaj w sezonie w świetnej formie Vini. Vini, który niedawno strzelił no absolutnie przepiękną bramkę z Gironą. Też o te dwie asysty zaliczył, jeśli dobrze pamiętam, tak? Czy nie? Już właśnie zapomniałem. Pamiętam, że Bellingham strzelił już dwie bramki, które wtedy jest kontynuowany i Rodrygo też strzelił. A mam wrażenie właśnie, że Vini miał dwie asysty. Miretti. Mam też właśnie taki włoski akcent. Mamy też kolejny włoski akcent, bo to jest Fica Tomori, nasz były. Tutaj, znaczy w sumie nasz nie kolega zespołu, bo my jak już byliśmy, to go nie było, no ale oczywiście w rzeczywistości gracz Milanu. Oj, strata, łatwa. Miretti, Alaba. Miretti, pyta do Alaby. Mogą być problemy. Jude Bellingham przy piłce, ale jednak to nie będzie. Prawie się tutaj, no zamotałem się dość mocno, ale mogło się to dużo gorzej skończyć dla nas. Tak, na przykład teraz, bo tutaj niestety myślałem, że Benser mam lepiej, mam go tutaj lepiej ustawionego. Vini, to jest pierwsza jego próba tutaj. Mike mnie nie obroni. Robimy tą piłkę jak najdalej, próbuję, ale piłka tak spała pod nogi Viniego. Oj, Vini tutaj mi ucieka, Vini na bliższy nie dał rady to zmieścić, będzie wykład bramki, nie, jednak nie. Myślę, że to trafia w słupek, a widocznie to trafia w Majka. Miretti, jak zawsze jak patrzę koszulkę 8 z Realu, to chcę powiedzieć cross, no bo właśnie ta koszulka Realu z 8 mi się tylko i wyłącznie będzie kojarzyła z crossem. Teraz szybko znaleźć do Teo, pięknie, Teo, były gracz Realu, atakuje. Teo Hernandez. Teo Hernandez prosto pod nogi Realu. Dobra, wybija tutaj kurto daleko piłkę. Może super okazję dla nas. Foyf. Rafael, ale strzał, ale boczna siatka niestety. To byłoby przepiękne, jakby taką bramkę strzelił tutaj. Bellingham. Aż dobra piłka do Viniego. Nie ta psoba, nie ta psoba, nie tak. Wybij tą piłkę, nie próbuj przyjmować przy nim. Wybij tą piłkę, nie rozumiem naprawdę po co. Po co on tutaj właśnie ten moment? Po co on tą piłkę przyjmuje? Po co on, czemu nie może wybić na bok? Nawet narożny. Wybij tą piłkę, nie przyjmuj jej. Widocznie za trudne to dla niego. Nie powinniśmy naprawdę im dać tak bramki w taki łatwy sposób. Rafael do środka właśnie. To musi być gol, to jest gol. Conor Gallagher. Ponownie tutaj wychodzimy na prowadzenie. Mamy asystę Gallagher z bramką. Szybka odpowiedź po tym jak padła ta bramka, która naprawdę no nie powinna w ogóle paść, bo właśnie powinien to troszeczkę lepiej rozwiązać ta psoba, ale to nic. Zapominałem już o tym, nie może powiedzieć. Wiadomo, że każda bramka jest ważna, to jest Liga Mistrzów, ale no jednak nie będę jakby może powiedzieć go winił do końca życia jakby. Szkoda, no ale zdarza się, mogę powiedzieć. Myślałem, że Samuel tutaj będzie znaleziony tą piłką, ale jednak nie. Ale ja sam po swoim może powiedzieć błędzie odzyskuję potem. Sam robię błąd, więc
Błąd, naprawienie błędu i błąd ponownie. Alaba. Wini, który już ma jedną bramkę. Jude Bellingham, zawsze jak Bellingham piłka, to są kłopoty. Tylko nie straci piłkę, bo i tak my już nic nie zrobimy, więc im nie dajmy też nic zrobić tutaj. W tej pierwszej połowie koniec, w pierwszej połowie prowadzimy jak na razie 2 do 1 z Realem Madryt. Jest dobrze, mogło być lepiej na pewno, ale jest dobrze. Samuela, Samuel, świetna robota. Troszeczkę się nie dogadaliśmy z Samuelem, myślałem, że po końcu ruszy naprzód, ale to nic. Ramos. Ramos, to jest gol, 3 do 1, mamy prowadzenie już nad Realem Madryt i to jest bardzo duża bramka, to jest bardzo duża bramka, bo wyjechać tutaj z San Siro, prowadząc 2-1, prowadząc 3-1, dwoma bramkami ogólnie, to byłby mega bramka, to byłby mega bramka dla nas. Mamy troszkę pośpieszenia na ten strzał z zapała karnego, ale wierzyłem, że on to da radę zrobić i ta moja, może powiedzieć, wiara się tutaj... Nie wiem, to powiedzieć, jakby powiodła, tak to mogę po części powiedzieć, jakby, no bo sprawdziłeś może bardziej, no bo właśnie to zrobił. Że ta piłka jakimś tutaj była celna, to nie, naprawdę. Myślę, że to troszkę tajemnie na pewno musiał mieć dużo szczęścia zawodnik Realu, Bellingham. Marvin gra tutaj w pierwszym składzie, to jest dość duża, bym powiedział, niespodzianka dla mnie. Jeszcze tutaj znajdziemy Foyfa kapitalnie. Samuel potrzebuje tutaj jeszcze wsparcia, myślę. Ramos, piłka do nas. Aj, to przyjęcie jednak było złe. Nie powinienem pewnie. Myślałem, że dam radę przyjąć swoją spokojnie jeszcze, że zdążę, ale nie zdążyłem. Vini, pewnie do Bellinghama. Dobry blok, bardzo dobry blok tutaj. Tam był faul na jednym z naszych zawodników, ale mam przywilej korzyści. Potem Samuela, który tą piłkę ma, dobra, ale coś potem zdarzyło, to nie wiem. Fede Valverde. Piłkę dla nas za darmo. Benacer, ta psoba. Niestety ta piłka tutaj nie trafia do mnie. Myślałem, że jest na tyle mocna, że mogę się jakby już tak po części się cofać troszeczkę z tą piłką. Nie szukać już potem podania. Marvin, piłka dla nas. Taka właśnie bez błędu. Piłka właśnie dla nas tutaj mogła być. Troszeczkę była jeszcze mocniejsza, byłoby lepiej. Nie ma tej, bo taki troszkę na pamięć, nie ukrywam. Na pamięć po prostu podałem do Samuela, ale Samuela tutaj nie było. Dobrze, tutaj przeatakowaliśmy Winiego i tak dobra tą piłkę. Jeszcze tutaj wszystko dobrze tutaj dobra zrobić, dobra tutaj tą piłkę podać. Rafał w piłce. To może być szansa. Myślę, że troszeczkę jakby za długo czeka. Jeszcze strzał. Gola nie ma. Jeszcze teraz Alaba tam jest może przyciskany będzie przez Samuela. Jest, ale teraz czuję, że potrzebujemy tutaj więcej zawodów. Właśnie więcej potrzebujemy troszkę takiego zaangażowania. No nic. I tak najważniejsze, nie daje rada skontrolować, że możemy wracać powoli na swoje pozycje. Jedno jest pewne. Wyjedziemy z San Siro prowadząc, więc będziemy zaczynali na Santiago Bernabeu od wyniku, który będzie dla nas korzystny. To już jest na pewno pewne. Tylko zależy, czy będzie 3-1, 3-2. Bo mamy jeszcze sytuację gracza Realu i to jest 3-2. Niestety Fede trafia, więc jedna bramka przewagi. No i teraz nie jestem pewien, czy na pewno wyjedziemy prowadząc, bo jednak myślałem, że nie strzelam bramki tak szybko, jeśli mam w ogóle strzelam jeszcze.
Dobra piłka. Aj, Ramos nie zdążył nic. To musiało być i to powinno być od razu, aby, może powiedzieć, podanie do mnie z pierwszej piłki. Wygrywamy 3 do 2. To jest dobry wynik. Nieważne jak, ważne, że wygrywamy. Jakby spokojnie, jakikolwiek bym zwycięstwo przyjął, to naprawdę. Wiadomo, że patrząc na przebieg tego meczu, mogliśmy wygrać większą różnicą, ale wygraliśmy i to jest najważniejsze. Najważniejsze, że wygraliśmy, to jest zdecydowanie najważniejsze dla nas. Torino teraz 40 punktów mają. Nie jest taki zły zespół, to jest 9 drużyna w tabeli. Ajajaj, no nie wiem, nie wiem. Dobra, powiem tak, ostatnio gramy dobrze w tych symulacjach, zaryzykuję i ten mecz też przesymuluję. Aby to ryzyko, gdybym miał 3 punkty lub mniej przewagi, ten będę tego nie zaryzykował. Ale teraz mamy, jakby można powiedzieć, ten margines błędu, że najwyżej jeśli przegramy, to i tak mamy 2 punkty przewagi nad Fiorentiną, jeśli oni wygrają swój mecz. Więc mamy ten margines, można powiedzieć, błędu, więc wykorzystajmy to i przesymulujmy ten mecz z Torino. Większość zawodników jest zmęczona, to może się źle skończyć, a jednak wygramy. Pięknie, Ramos, Gabia i Leao, pięknie, Leao bardziej. Ja oczywiście zawsze będę mówił raz tak, ale ważne, że wygrywamy. Ważne, że mamy kolejny duży krok w stronę Mistrzostwa Włoch, w stronę Scudetto. Kolejny mecz, który będziemy zaczynać w tym odcinku, to będzie mecz z Realem Madryt, a więc zobaczymy. W poprzedniej rundzie to my przegrywaliśmy po pierwszym meczu i potem ostatecznie wygraliśmy, więc Real to może spokojnie jeszcze wygrać, zwłaszcza ten drugi mecz jest na Santiago Bernabeu. Będzie ciężko. Real to są królowie comebacku, więc królowie robią remontady, dlatego będzie na pewno ciężko, ale wierzę, że nie będzie żadnej remontady. Wierzę, że damy radę awansować i że będziemy w półfinale Ligi Mistrzów. Czy tak będzie, dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!